Chciał się natychmiast pozbyć tego kawałka drewna. Podarował go swojemu przyjacielowi Geppetto, który miał zamiar wyrzeźbić pajacyka. Pewnego razu był sobie biedny drwal, który nie mógł zarobić swoją pracą na chleb dla rodziny. Dlatego dał się przekonać żonie, żeby pozbyć się swoich dzieci, Jasia i Małgosi, w lesie. Pierwsza próba się nie udała, ponieważ Jaś podsłuchał plan rodziców i schował do swojej... I dlatego była nazywana czerwonym kapturkiem. Pewnego dnia mama wysłała czerwonego kapturka w odwiedziny do chorej babci. Dała mu koszyczek z ciastem i winem i upomniała dziecko.